zwiększy ilość subskrypcji na kanale. Znowu trochę YouTube'owo, wybaczcie, ale ta taktyka mi się spodobała i uznałem, że wam ją tutaj dodam, jeżeli działacie na YouTube. Ja ogólnie uważam, że YouTube jest fajnym kanałem, takim organicznym dzisiaj. Jeżeli dobrze się czujecie w tematach wideo, to nagrywajcie, bo jest to fajny kanał, taki evergreenowy, czyli jak już tam raz coś stworzycie, jesteście regularni, to później te treści generują wyświetlenia bez waszego udziału i żyją bardzo długo. Także jak zwiększyć ilość subskrypcji na kanale, bo to zawsze jest problem na starcie, gdy zaczynamy. Więc pierwszy krok, informujemy na naszym YouTubie, że jeżeli ktoś zasubskrybuje nasz kanał, to będzie dostawał dodatkowe treści tylko dla subskrybentów. Bo to znowu tak jak w przypadku tych maili, jeżeli ktoś nie ma motywacji, to on tego kanału nie będzie subskrybował, no bo w sumie to po co, jak będzie nowy film, albo będzie czegoś szukał, to sobie wejdzie. Więc informujemy, że jeżeli klikniesz subskrybuj, dostaniesz jakieś bonusowe treści. Przygotuj materiały bonusowe, no więc to jest oczywiste, jeżeli komuś obiecaliśmy, to teraz potrzebujemy stworzyć jakieś materiały bonusowe, które nie będą wyświetlane na naszym głównym kanale, tylko ustawiamy je jako niepubliczne. Przechodzimy znowu do naszego konta na Google Ads, tworzymy grupę odbiorców reklamy, czyli tutaj klikamy sobie w zarządzanie odbiorcami, wybieramy ikonę, tam jest taka ikona plusa, wybieramy użytkownicy YouTube'a, no i tam jest taka magiczna opcja, żeby stworzyć grupę odbiorców wyłącznie na podstawie osób, które subskrybują nasz kanał, czyli tworzymy sobie grupę odbiorców do reklamy i w tej grupie odbiorców są wyłącznie te osoby, które w ciągu na przykład ostatniego roku zasubskrybowały nasz kanał. No i uruchamiamy po prostu kampanię, czyli podobnie jak w poprzedniej taktyce, uruchamiamy kampanię płatną albo na Discovery, albo na właśnie taką reklamę, która wyświetla się przed filmami, tutaj dowolnie. No i jakby w tej reklamie ustawiamy film, który sobie przygotowaliśmy z tym bonusowym materiałem i wyświetlamy to tylko osobom, które subskrybują nasz kanał. W ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć tą naszą obietnicę dodatkowych treści tylko dla subskrybentów, właśnie przez taką reklamę targetowaną wyłącznie do osób, które ten kanał subskrybują. Nie da się wtedy tego obejść, ktoś rzeczywiście musi nas subskrybować, żeby dana treść mu się wyświetliła. Także fajna opcja na motywowanie. Widziałem dobre efekty tego na kilku kanałach biznesowych, więc jeżeli rozwijacie na poważnie swój kanał na YouTubie, no to taka mała taktyka, która może wam w tym pomóc. Z jednej strony to jest motywacja, żeby ktoś was subskrybował, ale oczywiście z drugiej strony przy okazji macie po prostu zaangażowanie do nowej treści użytkowników, którzy już was znają i którzy przeszli przez pewien etap, którzy są bardziej zaangażowani niż inni.